Proszę patrzeć. Możemy zacząć. Działa. Szanowni Państwo, chciałem Państwa serdecznie powitać jako kierownik grupy zespołu badawczego Italian Studies. Dzisiaj mieliśmy rozmowy z panem, tym naszym gościem, panem dyrektorem Włoskiego Instytutu Kultury, panem Matteo Liarim. Bardzo owocne, myślę, także w perspektywie dla Państwa, ze względu na relacje, które nasz Instytut w dawnej formie i w nowej formie ma dosyć w dość znacznym stopniu intensywne, także właśnie w zakresie związków o charakterze wymiany studenckiej. Ale tutaj chciałbym oddać głos panu dyrektorowi, by do Państwa się swoją mowę króciutką wygłosi w języku angielskim, bo uznaliśmy, że trzeba się uczyć języka włoskiego. Pan dyrektor obiecał się uczyć języka polskiego. Ja mógłbym nawet oczywiście to wszystko przetłumaczyć, ale zważywszy, że większość studentów zna język angielski, więc taką formę tutaj tego powitania przybraliśmy. No a zaraz potem pan profesor Kłaczyński uraczy nas opowieścią o powstaniu styczniowym w swoim wykładzie mistrzowskim. Ze swojej strony dziękuję, ale i la parola dyrektor. Grazie, thank you professor and dzień dobry, good morning. Thank you very much in the first place for having invited me. It's a great pleasure to be here again and the Pedagogical University and particularly the Department of Journalism and International Studies has a long-lasting cooperation with the Italian Institute, which is something we are quite proud of course. I'm here in Krakow since a few months and of course, as you probably should know, already know, the mission of the Italian Institute is at the same time to spread Italian culture here in Krakow and in Poland in general, but more specifically to create bridges of mutual understanding and friendship in a sense. This is something which is quite easy here in Poland because we have this luck to be two people, two countries already linked, already related by a long-lasting friendship, which actually dates back at least to our common Risorgimento, as the professor will speak further. During the lesson, the historical facts that joined us during the 19th century and actually since the at least the 16th century, it is something that really link us still today. So I unfortunately won't be able to stay any longer with you, and I truly apologize with the professor for this. But thank you again for inviting me, and I really hope that this conference will intrigue you and will be the one of further cooperation between the Italian Institute and the Pedagogical University. Thank you. Bardzo dziękujemy.
I wraca. Proszę Państwa, tak, teraz już po polsku będzie od początku do końca. Witam serdecznie na czwartym z cyklu wykładu mistrzowskiego. Dziękujemy bardzo oczywiście panu dyrektorowi Instytutu Włoskiego za obecność i miłe słowo na początku. Dzisiejsze spotkanie będzie miało takie dwa odcienie, to znaczy najpierw mamy oczywiście wykład dotyczący powstania styczniowego jako przyczynku do rozważań o miejscu i znaczeniu Polski w polityce międzynarodowej. Natomiast chwilę po tym wydarzeniu zapraszamy również na istotne wydarzenie z perspektywy Instytutu, mianowicie odbędzie się wręczenie nagród dla najlepszych prac licencjackich i magisterskich obronionych w Instytucie w zeszłym roku. Przedstawię teraz, chociaż chyba nie trzeba aż tak bardzo tutaj przedstawiać naszego miłego prelegenta, pana profesora Roberta Kłaczyńskiego, który jeśli chodzi o zainteresowanie w wymiarze geograficznym, przede wszystkim orientuje się na Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Wschodnią, Bałkany, Rosja i obszar postradziecki z Azją Środkową i Kaukazem jak najbardziej jest, można powiedzieć, w soczewce jego zainteresowań. Jeśli chodzi o przedmiotowe ujęcie, przede wszystkim jest specjalistą od bezpieczeństwa energetycznego, ale także kultury strategicznej Polski oraz Rosji. Zajmował się między innymi takim ciekawym zagadnieniem jak zjawisko prometeizmu i jego zastosowanie w polskiej polityce wschodniej, tak? I przechodząc bezpośrednio już do samego tematu, pozwolę się podzielić taką refleksją, że pierwszy raz chyba dopiero w listopadzie 2019 roku uświadomiłem sobie wagę dzisiejszego tematu wystąpienia, mianowicie w listopadzie 2019 roku miała miejsce taka piękna uroczystość w Wilnie po latach poszukiwań archeologicznych na wzgórzu zamkowym odkryto szczątki powstańców styczniowych. I w listopadzie 2019 roku odbyła się uroczystość pochowania tych szczątków z udziałem głów państw, prezydenta Litwy, prezydenta Polski, ale także, co istotne, co ważne, z udziałem delegacji z państw, których terytorium leżało kiedyś w granicach pierwszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przedstawiciele właśnie tych państw z Białorusią, z Ukrainą byli obecni. To wydarzenie mi się wydaje, tak mi osobiście pokazało, że to powstanie styczniowe nie jest tylko i wyłącznie ważne dla Polski, bo rzeczywiście ten duch insurekcyjny to jest jeden z takich elementów charakterystycznych, rysów charakterystycznych dla polskości. Natomiast to wydarzenie pokazywało właśnie ten czynnik wybitnie integrujący właśnie dla tych narodów właśnie, jak mówię, tego obszaru dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tak, to ja pozwoliłem sobie taką króciutką własną refleksję w tym temacie, na pewno o wiele szerzej na ten temat powie pan profesor Kłaczyński, któremu oddaję teraz głos. Przepraszam bardzo, panie profesorze, ale nasi studenci dziennikarstwa mają dla pana niespodziankę. O, cieszę się. Witamy państwa serdecznie. Znajdujemy się na Starym Mieście w Krakowie i w ramach wykładu profesora Roberta Kłaczyńskiego przeprowadzamy dzisiaj sondę uliczną na temat powstania styczniowego i zobaczymy, ile o nim wiedzą mieszkańcy Krakowa. Kojarzy pan, czym było powstanie styczniowe? No, powstaniem. No było,
atakiem w styczniu. Nie? Tak, na czym polegało to powstanie stycznia? Pamiętam, aż tak nie pamiętam. No co, no wydarzyło się w wieku XIX, a w roku 1863. Nie wiem, może XIX? Odbyło się w styczniu 1863. Druga połowa XIX wieku chyba, tak? 1863. W 1863 było zrywem Polaków w styczniu wolnościowym w 1863. To był jeden z zrywów Polski, narodowy, no, narodowy zryw Polski, jednak było nieudane. Wiesz, jaka była jego przyczyna? Znaczy w zasadzie przyczyną de facto bezpośrednio była branka, nie? Może wiedzą panie, jaka była przyczyna tego powstania? No pewnie niepodległość walka, no bo co? No właśnie. Represje. Branka, tak? Chcieliśmy odzyskać niepodległość, przynajmniej spod zaboru rosyjskiego. Ogólne niezadowolenie pod rządami rosyjskimi i prowokacją do wybuchu powstania tak bezpośrednio była ta branka. No wiadomo, narastające antagonizmy, jednocześnie coraz większe dążenie do wolności. Wyrwanie się spod zaborów i dwie organizacje, białe i czerwone, o ile się nie mylę. Branka. W sensie, no to generalnie miało bardzo wiele czynników, ale głównym determinantem była branka. Czy mimo tej porażki odnieśli Polacy jakiś inny sukces? No sukces moralny, że potrafili walczyć. To się tak nawarstwiało i nawarstwiało. Był jakiś pozytywny jego skutek? Pozytywny. No na pewno utworzyła się najlepsza świadomość narodowa. Na pewno jakby wzbudziło zainteresowanie jakby sprawą polską za granicą? No chyba tylko propagandowy. Pokazaliśmy Rosjanom tak, że nie będzie z nami tak łatwo. Podniesienie morali. Sukces militarny zdecydowanie to nie był. Na pewno na taki długofalowy jakiś, powiedzmy, podbudowanie morali, no to co na pewno. Dominuje ten martyrologiczny kontekst powstania styczniowego, ale no. Rosjanie się wzorowali na powstańcach i powstańcy byli takimi dla nich wzorem zachowania, więc jeśli byśmy oceniali naród polski jako taki, który potrzebuje takich wzorców od czasu do czasu, wtedy ewidentnie można powiedzieć, że powstanie styczniowe miało pozytywne skutki poprzez okazanie takiego wzoru, nie? Dziękuję serdecznie panie dyrektorze, jak i również wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie tej szybkiej ankiety i muszę powiedzieć, że i tak jestem nią podbudowany, że społeczeństwo nasze, szczególnie młodzi ludzie, mają pewne pojęcie o tym zrywie niepodległościowym, który choć z militarnego punktu widzenia zakończył się katastrofą z punktu widzenia militarnego oraz znaczenia politycznego, jak i również wszelkiego rodzaju reperkusji społecznych, wywarł bardzo duże i istotne znaczenie na formowanie narodu polskiego, narodu nowoczesnego w wieku XIX, jak i w późniejszym okresie, o czym też będziemy sobie, proszę Państwa, dzisiaj na tym wykładzie mówić. Powstanie styczniowe, zajmiemy się tym powstaniem styczniowym, patrząc na nie z różnych perspektyw. Będziemy patrzyli sobie na to powstanie z perspektyw poezji, będziemy patrzyli sobie na to powstanie z perspektyw malarstwa, będziemy sobie patrzyli na to powstanie z perspektyw militarnych, politycznych, społecznych, jak i również z upamiętnienia tego zrywu niepodległościowego. Proszę Państwa, nie mamy Muzeum Powstania Styczniowego w Polsce, ale mamy szereg ekspozycji dotyczących Powstania Styczniowego. Gdybyście się udali, proszę Państwa, do Miechowa, jest tam piękna katedra Bożokrzyżowców, Bożogrobowców z otworzonym grobem pańskim z Jerozolimy. Gdyby Państwo się tam udali, to tam jest ekspozycja dotycząca jednej z większych bitew Powstania Styczniowego, która rozegrała się w lutym 1863 roku. Właśnie stąd z Galicji, bo to były tereny pod zaborem austriackim, szły całe grupy młodych ludzi niesione olbrzymim patriotyzmem, olbrzymią werwą i ochotą do walki. I te właśnie grupy, proszę Państwa, zostały rozbite przez oddziały rosyjskie pod Miechowem. I tak to już przez całe powstanie, proszę Państwa, będzie. 1299 potyczek i bitew. Wszystkie skatalogowane przez niejakiego Zieleńskiego,
który dokładnie opisał bitwę po bitwę, potyczce po potyczce. Jak ktoś jest zainteresowany, ukazał się reprint wydawnictwa Zasprawilu, gdzie, proszę Państwa, tam w Szwajcarii były te dzieła, wszelkie powstańców, pamiętniki, tudzież inne dzieła źródłowe gromadzone. Zachęcam też, proszę Państwa, do bardziej dokładniejszej lektury. No a my zaczniemy, proszę Państwa, tak dosyć nietypowo. Tak zaczniemy, tak również w pewnym sensie po moim wykładzie też będziemy kończyć na pewnej rzeczy. Mianowicie Maksymilian Gierymski. Było dwóch braci Gierymskich. Obydwoje nie żyli zbytnio długo, ale wryli się w malarstwo polskie XIX wieku. Pikieta powstańcza. Jest taki piękny obraz, na którym Państwo widzą jakby dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa nieba. Ta perspektywa jest perspektywą chłodną. Druga perspektywa to perspektywa ziemi, bardziej ciepła z tego względu, bo widzimy tam pikietę powstańczą, kilku konnych powstańców, którzy rozmawiają z tak zwanym dziadem wiejskim, tak to ogólnie było w tych czasach określone, czyli takim w pewnym sensie domokrąsą, być może jakimś emisariuszem, być może również szpiegiem powstańców, bo tacy też ukrywali się właśnie w tego typu ubiorach. No i oni o czymś rozmawiają. O czym rozmawiają? No pewno rozmawiają o tym, gdzie są oddziały rosyjskie. I gdzieś z oddali widzimy zbliżające się oddziały rosyjskie. Wszystko to, proszę Państwa, jest umiejscowione w tonacji pewnego traktu, który wcześniej został rozjeżdżony końmi, rozjeżdżony, proszę Państwa, różnego rodzaju wozami, taka bita droga. Bardzo to jest ciekawe, proszę Państwa, źródło naszej wiedzy o powstaniu, jak sobie te powstanie w latach 60., 70. i późniejszych budowało swoistego rodzaju legendę. Legendę, która była budowana aż po czasy niemalże nam współczesne, ale jak to zwykle bywa z tego typu wydarzeniami, historie piszą zwycięzcy, historia jest potrzebna również politykom, no a powstanie styczniowe już tak bardzo potrzebne, proszę Państwa, nie jest. Ale ad meritum, czas powstania. Gdyby Państwo sięgnęli do książki, zwykłego podręcznika akademickiego, czy też do innej książki, nawet dla szkół średnich, to odkryliby Państwo, że są tam dwie daty. 1863, data rozpoczęcia, 22 na 23 stycznia, co do tego nie ma kontrowersji, i 1864, czyli data zakończenia powstania styczniowego. Ja jeszcze wychowałem się na innych datach i bardziej tym datom hołduję, a dlaczego to zaraz wyjaśnię. Co do 22 na 23 stycznia 1863 jest pewna zgoda, ale zakończenie powstania lokowałbym 26 maja 1865 roku. A dlaczego? Już wyjaśnię. Do końca 1864 roku na Błotach Poleskich działał oddział księdza generała Stanisława Brzuski. I on, proszę Państwa, toczył walkę heroiczną, tyle co beznadziejną. 29 kwietnia w Sypułkach jest tam, a raczej był kiedyś tam dwór, który niestety spłonął. Jest tylko tam miejsce pamięci, upamiętnione głazem. Właśnie w tych Sypułkach ksiądz Brzuska stoczył ostatnią walkę powstania styczniowego. W wyniku tej walki został ranny. Jego adiutant uciekał w kierunku lasu, ale jak zobaczył, że jego dowódca jest ranny, otoczony przez kozaków, wrócił. Wrócił, proszę Państwa, po śmierci. Bowiem 26 maja 1865 roku w Sokołowie Podlaskim ksiądz Brzuska został, proszę Państwa, powieszony na oczach 10 tysięcy osób, które zostało zgromadzone. Gdzie pochowano ciało księdza Jerzego Brzuska, nie wiemy. A co stało się szablą? A szablą była historia niesamowita, bowiem odkryto ją kiedyś na jakimś strychu, porzuconą być może przez kozaków, które aresztowali księdza Brzuskę. I proszę Państwa, znalazła się na giełdzie staroci, gdzie została odkupiona, poddana renowacji, i tam pojawił się napis "Społeczeństwo księdzu generałowi Brzusce". I w ten sposób ta szabla w jednym z muzeów, proszę Państwa, się znajduje.
gdy wyjaśniliśmy sobie już daty powstania i wyjaśniliśmy sobie, dlaczego sytuujemy go aż do 1865 roku, może kilka słów o genezie tego powstania. Tutaj w sądzie ulicznej stwierdzono, i stwierdzono słusznie, oczywiście w wersji zawężonej, że powstanie styczniowe roku 1863 wybuchło w wyniku branki. To była oczywiście przyczyna bezpośrednia. Pobór do wojska carskiego nie był rzeczą przyjemną, w ogóle pobór do jakiegokolwiek wojska takową rzeczą nie jest. Natomiast w tym przypadku to był pobór na wiele lat, kilkanaście, dwadzieścia, 25, no praktycznie nie było, gdyby spojrzeć na średnią życia ludzi w tym okresie. No, proszę Państwa, to praktycznie był wyrok. To był wyrok dla takiego żołnierza. A w jakich warunkach ci żołnierze mieszkali? Czy to byli Rosjanie, czy to byli Austriacy, czy też Prusacy? No zachęcam do odwiedzenia szeregu twierdz, począwszy, prawda, od Modlina, poprzez Przemyśl, poprzez również innego rodzaju twierdze, które są jeszcze na terenie naszego państwa. Można zobaczyć sobie, w jakich kazamatach spali, w jakich kazamatach przyszło im funkcjonować. Proszę Państwa, geneza. Geneza, główny cel to było odzyskanie niepodległości. W 1717 roku myśmy stracili już część niepodległości. Car Piotr I narzucił nam warunki, w których Rzeczpospolita nasza, pierwsza Rzeczpospolita miała funkcjonować. No i proszę Państwa, powoli to państwo chyliło się do upadku. Chyliło się do upadku przez czasy saskie. Czasy saskie niezwykle barwne, bogate dla kultury polskiej, ale czasy puste pod względem reform, pod względem budowania nowoczesnego społeczeństwa. I tutaj jeszcze dwa słowa na temat tego społeczeństwa. No, proszę Państwa, około 90% ludzi mieszka na wsiach, zaledwie 10% w miastach. Czyli to, proszę Państwa, świadczy o tym, że proces industrialny do Polski docierał bardzo, bardzo późno i tak naprawdę nigdy do końca się nie dokonał, co jest między innymi efektem zaborów. W 1768 roku do 1772 roku trwał pierwszy zryw niepodległościowy, który poprzedzał rozbiory i podobno do rozbioru się przyczynił, aczkolwiek ja sam uważam, że rozbiory były rzeczą nieuniknioną. Ten zryw nazywał się Konfederacją Barską. Niewiele tak naprawdę pozostało pamiątek po Konfederacji Barskiej. Jeden bodajże sztandar, stare kule, część jakichś kling, które odkryto, no bo to było stosunkowo, proszę Państwa, dawno. 4 lata trwał ten zryw niepodległościowy. Wykształcił wybitnego dowódcę, jakim był Kazimierz Puławski, który zginął potem w Stanach Zjednoczonych w wojnie wyzwoleńczej spod brytyjskiego panowania. No ale przede wszystkim był to zryw, który pokazał, że Polacy chcą się samodzielnie stanowić. Zryw kontrowersyjny. Z tego względu, bo hasła były niestety dosyć wsteczne. Dążono do jakby reaktywacji tej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, która była kiedyś, a powroty polityczne, szczerze sentymenty bywają, proszę Państwa, bardzo i to bardzo niebezpieczne, o czym możecie się przekonać nawet i również w czasach nam współczesnych. Niestety, co warto jeszcze raz podkreślić. Konfederacja zakończyła się w 1772 roku. Zakończyła się, proszę Państwa, rozbiorami. Jeszcze broniła się do końca 1772 roku twierdza Zagórze, niedaleko Dukli. Taki piękny klasztor obronny na wysokim wzgórzu. Gdybyście Państwo kiedyś jechali w kierunku Bieszczad, żeby tam zwiedzać szczyty, czy też chodzić po lasach, górach, traktach, ścieżkach, tudzież innych miejscach, to warto te Zagórze odwiedzić. Jeżeli ktoś chce pojechać bliżej i zapoznać się z miejscem, które jest ważne dla Konfederacji Barskiej, proszę bardzo, dwa takie miejsca mogę wymienić. Pierwszym takim miejscem jest, proszę Państwa, Wzgórze Wawelskie, jest Smocza Jama. Państwo mogą sobie na przykład wiosną pójść na górę.
i zejść po schodkach, zejść przez jaskinię zwaną Smoczą Jamą, którą to konfederaci barscy w myśl tradycji dostali się na Wawel. Oni rzeczywiście dostali się inną szczeliną i inną jaskinią, bo ona ma trzy odgałęzienia. Nie będziemy oczywiście mówić tutaj o eksploracji jaskiń, aczkolwiek to jest również dosyć ciekawe z punktu widzenia historycznego. Drugim takim miejscem jest opactwo tynieckie. Piękne miejsce ze względu na widok, w pewnym sensie jakieś nostalgiczne, że tak to określę, godne tego, żeby tam pejzaże swoje kreślił chociażby Konstab, czy też no może w mniejszym stopniu bardziej profuturystyczne Turner. Proszę Państwa, 1794. Kolejne powstanie, w tym przypadku powstanie kościuszkowskie, od nazwiska człowieka, który to powstanie, że tak to określił, wywołał, od Tadeusza Kościuszki. Powstanie trwało kilka miesięcy, zakończyło się klęską maciejowiecką, zakończyło się osobistą porażką w pewnym sensie również Tadeusza Kościuszki, który będąc w Rosji podpisał lojalkę, tak byśmy to dzisiaj nazwali, lojalkę, czyli jednym słowem poddał się pod panowanie cara Pawła, ale nie podpisał tego za darmo, podpisał, że tak powiem, za życie kilku tysięcy zesłańców, którzy mogli z katorgi wrócić do Polski. Był człowiekiem niezwykle honorowym, słowa dotrzymał, nawet gdy Napoleon Bonaparte proponował mu najwyższe stanowiska eponarze, on był niezłomny w tym swoim trwaniu i nawet jak trwał w biedzie w Szwajcarii, pieniędzy rosyjskich, które były mu przeznaczane, nie brał, ale słowa co do tego, że nie zaangażuje się już więcej w działalność polityczną pełnowymiarową, dotrzymał. Służył tylko radom. I przechodzimy do kolejnego okresu, który był istotny, poprzedzający powstanie styczniowe, ale dużo wcześniej, roku 1796, kiedy we Włoszech pojawiły się legiony polskie pod dowództwem Dąbrowskiego, kiedy potem pojawiła się Legia Naddunajska pod dowództwem Kniaziewicza i potem ta Legia Naddunajska została skierowana do tłumienia buntu ludności murzyńskiej, proszę Państwa, na Haiti. Haiti, San Domingo, w ten czas to się tak nazywało. No, tłumiono ten bunt, proszę Państwa, dosyć długo. Część z polskich żołnierzy przeszła na stronę powstańców, stąd też mamy dzisiaj tam właśnie na tym Haiti mniejszość polską, o czym pewno byśmy się mogli dowiedzieć podczas gdy było trzęsienie ziemi, to w ten czas władze polskie przypomniały sobie o tym miejscu, no i świadczyliśmy pomoc tym, którzy zostali z pokolenia na pokolenie na tej, proszę Państwa, wyspie. 1806 rok, jedno z nielicznych udanych polskich powstań. Ktoś powie 1806 rok, no tak teraz w historiografii się to ocenia, to było powstanie nomen omen, które rozpoczynało w pewnym sensie fazę walki o niepodległość i też kolejne powstanie tą fazę w pewnym sensie zakończyło, czyli powstanie wielkopolskie, ale nie mówimy tu o tym powstaniu 1918 na 1919, choć dużo na ten temat można byłoby i powiedzieć, bo przecież człowiek, który wywołał te powstanie, czyli Paderewski, jest, proszę Państwa, kombatantem powstania styczniowego. A zobaczcie sobie na datę jego urodzenia. Data jego urodzenia to jest 1860 lub 1861 rok. No to powiedzcie Państwo, w jaki sposób on jest kombatantem? Ano jest. Aresztowano jego ojca, który brał udział w wydarzeniach rewolucyjnych 1963 roku. Aresztowanie miało miejsce w 64, a mały, kilkuletni Paderewski biegał i krzyczał, dlaczego ojca aresztują. Jeden z kozaków nie wytrzymał nerwowo malca, który biegał w koło i wrzeszczał w sposób nieprawdopodobny i zdzielił go na hajką, o czym wspominał zawsze w swoich wspomnieniach i pamiętnikach. Też polecam Paderewski, także jak Państwo widzą, można powiedzieć, że mieliśmy młodocianego kombatanta. Tak się właśnie te losy, proszę Państwa, splatają i wiążą, bo oprócz tego, co mówię o powstaniu styczniowym, musimy wiedzieć i też w dalszym ciągu mojego wykładu w pewnym sensie logiczne stwierdzenia będą, proszę Państwa, padać, czyli jednym słowem następuje ciąg wydarzeń.
bo powstanie nie wybuchło z niczego, prawda? Wojna też z niczego się nie rodzi. Ona rodzi się z pewnego rodzaju zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych, jak i również ze zjawisk tkwiących w świadomości każdego narodu. A myśmy wówczas narodem, choć niepełne słowa tego znaczenia, bo nie narodem nowoczesnym, niewątpliwie w XIX roku już byli, być może nie do końca poza jedną warstwą, ale o tym proszę Państwa w dalszej części. No i proszę Państwa, po epoce napoleońskiej był taki okres krótkiej przerwy na Królestwo Polskie. No i w 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. No my powstanie listopadowe głównie traktujemy poprzez pryzmat podchorążych, którzy szturmują Belweder i wielki książę Konstanty ucieka, prawda, przed nimi, prawda, i my zdobywamy arsenał. No to są takie piękne, zarysowane obrazy, które gdzieniegdzie można jeszcze notabene również i fizycznie oglądnąć, zobaczyć. Ale to nie było takie jednoznaczne. Polska klasa polityczna zaczęła się już z klasą polityczną rosyjską, która tutaj była nam narzucona mieszać. Chłopicki, który później był dyktatorem powstania listopadowego, przebywał wówczas w teatrze i w tym teatrze przyszli do niego podchorążowie, a on powiedział, że w awantury wdawać się nie będzie, ponieważ ogląda spektakl. Kilku generałów przypłaciło życiem, ponieważ odmówiło przyłączenia się do powstańców. Potem Rosjanie wystawili im pomnik w Warszawie, który był zburzony w czasach II Rzeczpospolitej. Nazywany pomnikiem pięciu łotrów, jako że niby zdradzili sprawę narodową. Choć oni być może ją nie zdradzili, oni traktowali ją nieco inaczej. A wielki książę ocalał dzięki swojej pięknej żonie, która go uratowała, choć niedługo obydwoje zmarli rok później, w 1931 roku, na szalejącą cholerę. Powstanie listopadowe zostało, proszę Państwa, krwawo stłumione przez Rosję w 1931 roku. W 1832 roku wybuchło kolejne powstanie. No tego zapewne wielu Was nie wie, ale było to powstanie zwane wyprawą Zaliskiego. Kilkudziesięciu polskich patriotów znowu postanowiło wskrzesić walkę, uzbrojeni w kije, w szable, w kilka karabinów, stare szczelby i dubeltówki, przekroczyli granicę, rozbroili leśniczego, po czym zostali, proszę Państwa, rozbici przez pierwszy oddział rosyjski i kilku z nich skończyło na szubienicy. Taka to była, proszę Państwa, nieszczęśliwa próba. Rok 1846. Powstanie krakowskie, tutaj na naszych ziemiach wybuchło powstanie krakowskie. Dyktatorem tego powstania był Tysowski. Najważniejszą postacią był sekretarz Dębowski. Oni przez kilka dni starali się wskrzesić powstanie, które miało być częścią ruchu rewolucyjnego, szerszego, na czele którego miał stanąć Mirosławski, który nam się jeszcze w toku mojej narracji, proszę Państwa, pojawi. I w tym właśnie 1846 roku zainicjowano te powstanie nie tylko z gruntu narodowego, ale również z gruntu społecznego. Postanowiono wyjść z ofertą do chłopów, ale nie zdołano wyjść z ofertą do chłopów, bowiem Metternich, jak i również inni przywódcy austriaccy chcieli za wszelką cenę tłumić tego typu bunty. Więc zwrócili się do chłopów z propozycją, że za każdego szlachcica, za głowę każdego szlachcica, rękę, palec, no coś, co, prawda, chłopi byli w stanie dostarczyć jako dowód rzeczowy, płacić się będzie odpowiednią sumę pieniędzy. I zaczęła się rabacja galicyjska pod przywództwem Szeli. Ta rabacja galicyjska nam się pojawi w Weselu Wyspiańskiego. Ta rabacja będzie nam się wielokrotnie w różnych miejscach pojawiać, jak i również w czasie powstania styczniowego, o czym wielu historyków milczy. Proszę Państwa, 1848 rok, wiosna ludów 1848 roku, dwa wydarzenia warte odnotowania. Mianowicie Mirosławski wygrywa kilka bitew w czasie powstania wielkopolskiego roku 1848, które kończy się krwawo. W zaborze rosyjskim nie dzieje się nic, ponieważ jeszcze tak zwane Święte Przymierze gra pierwszą rolę posttraktatowe
posttraktatowym myśleniu tutaj Kongresu Wiedeńskiego. No i w 1848 roku, gdy państwo wyszli na miasto, niedaleko znajdujące się centrum, niedaleko Wawelu, na planty, już wówczas istniejące, proszę państwa, bo planty to jest od tego, że plantowano po prostu te miejsce, wyburzano część murów, a kto uratował planty? No wreszcie możemy powiedzieć profesor akademicki, co prawda z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo jeszcze Uniwersytetu Pedagogicznego nie było, no ale zawsze tutaj pewnego rodzaju zasługę, prawda, to środowisko poniosło. Uratował mianowicie ciąg murów z barbakanem, który miał być wyburzony. Także proszę państwa, to był taki trochę dziwny okres. I właśnie w 1848 roku, gdybyśmy się mogli przenieść w czasie i przestrzeni, moglibyśmy zobaczyć postać starszego człowieka, ale bardzo dobrze wyprostowanego, jeszcze pełnego sił witalnych i fizycznych, który z balkonu jednego z krakowskich hoteli sterował miejską gwardią. Mianowicie to był ten Chłopicki, który przywołałem wam z powstania listopadowego. Nie wytrzymał nerwowo, wyszedł na balkon, zaczął krzyczeć: ustawcie się tu, ustawcie się tam, bo za chwilę Austriacy będą strzelać z Wawelu z armat. I rzeczywiście z Wawelu Austriacy oddawali salwę za salwą i dzięki Chłopickiemu nie zginęło w ten czas wiele osób, po czym spokojnie otrzepał surdut i poszedł jeść obiad czy to śniadanie, ponieważ zwycięstwo rewolucji i powstań ten człowiek nie wierzył. Notabene jego grób znajduje się w Krzeszowicach, bo tam też przez ostatni okres swojego życia u Potockich mieszkał. No i proszę państwa, ostatnia rzecz, która przybliżyła nam powstanie, w której braliśmy udział, w której brał udział m.in. młody wówczas podoficer Kalier, Edmund Kalier, to jest, proszę państwa, tak zwana wojna krymska. Krym nam się zawsze pojawia w historii Europy, pojawia się również i dzisiaj, no ale w ten czas o Krym walczyli Francuzi, Anglicy, walczyli tudzież Włosi z księstewek włoskich, bo to było jeszcze przed okresem zjednoczenia Włoch. No i proszę państwa, tam doszło do osłabienia Imperium Rosyjskiego, końca Świętego Przymierza. To był rok 1855. Polacy wiązali wielkie nadzieje z tą wojną. Uważali, że Imperium Rosyjskie jest słabe, ale Rosja nigdy nie jest tak silna, jak sądzimy, ale też nie jest nigdy tak słaba, jak mogłoby się wydawać. Głosi pewnego rodzaju twierdzenie, które jest, proszę państwa, ze wszechmiar słuszne. W Polsce, a raczej nie w Polsce, tylko w Królestwie Polskim, w takim tworze, który powstał po Kongresie Wiedeńskim w roku 1815, mającym 129 500 km2 powierzchni, w niewielkim państwie kadłubowym, którego władcą był car Rosji, który również był królem Polski. Przy okazji, to jak się pytamy, kto był ostatnim królem Polski, to mogłyby wychodzić dosyć ciekawe tutaj pytania, odpowiedzi, aczkolwiek my akurat ten okres pewno słusznie, przy czym patriotycznych negujemy. W każdym razie w Królestwie Polskim władzę objął Wielopolski. Wielopolski był wyjątkową postacią. On szedł w oporze do Austrii i Prus. Miał bardzo duże pretensje do Austrii o to, że wsparła rabację galicyjską, którą krwawo stłumiła. I wiele dla Polski paradoksalnie swojej takiej pracy u podstaw, choć jeszcze nie był pozytywist, on zrobił. Proszę państwa, uruchomiono polskie szkoły. Polacy dostali jakąś quasi ograniczoną w niektórych elementach autonomię. No ale gorąca krew Polska wymagała więcej. W 1861 roku ruszyły manifestacje. Manifestacje szczególnie w Warszawie. Padali zabici na Placu Zamkowym. Padło 100 zabitych od kul rosyjskich. Ponad 500 było rannych. Wielopolski próbował to tłumić. Wielopolski zgodził się na bramkę. Myślał, że jak zrobi się bramkę, to stłumi się te patriotyczne manifestacje, te patriotyczne wrzenie, ale stłumi się nie po to, bo on nie był przeciwnikiem Polski, tylko on inaczej trochę tą Polskę traktował. Jakby państwo, proszę państwa, zagłębili się w
życiorys właśnie tego Wielopolskiego, jakby państwo zagłębili się w tamtą epokę, to państwo by dostrzegli, że zawsze te dwie drogi ku niepodległości będą nam towarzyszyć. Po powstaniu styczniowym będą nam towarzyszyć stańczycy tu z Krakowa, którzy będą odbrązawiać historię i o historii będą mówić inaczej. Znany profesor Instytutu Jagiellońskiego Pobrzyński, twórca historii Polski, też, proszę państwa, będzie tą osobą, która będzie mówiła, że bunt krwawy nie jest rozwiązaniem, ale jego syn zginie w Legii Bajończyków w 1914 roku na froncie francuskim. Nie pomnę słów swojego ojca, bo tak to już, proszę państwa, jest, że młode umysły są, proszę państwa, bardzo gorące. Proszę państwa, Genui i Cuneo, to muszę podkreślić, bo właśnie zauważyłem, że przyszedł profesor Bielański. Nie sposób, prawda, tutaj się odnieść. W Genui i w Cuneo, proszę państwa, istniały dwie szkoły polskie, które kształciły wojskowych, wykształciły około 200 wojskowych, którzy byli przygotowani do powstania styczniowego. Pozwolę sobie też na osobistą jeszcze dygresję. Drogi profesorze, drogi Stefanie, dygresja będzie taka, że właśnie wydajemy razem monografię pod naszą redakcją z konferencji polsko-włoskiej, która mówi o udziale Włochów między innymi w powstaniu styczniowym. I tam popełniłem, że tak to określę, właśnie artykuł na zaproszenie za zgodą profesora Bielańskiego dotyczący Francesco Nullo, tudzież innych wielkich włoskich bohaterów, którzy życie poświęcili dla polskiej sprawy. Także można powiedzieć, że również na Uniwersytecie Pedagogicznym te tradycje są, że tak powiem, kultywowane. Kultywowane są jeszcze przez profesora Gurbę. To również, proszę państwa, warto zaznaczyć, że zgodził się na ten wykład, chociaż do stosunków międzynarodowych trochę jest dalej. No brakuje tylko tu na sali, jak zwykle, zajętego profesora Kozery, który ma bardzo wiele związanego z powstaniem styczniowym. Mianowicie, mało kto wie, ale profesor Kozera jest twórcą Muzeum Pałacu w Chrobrzu, Muzeum Dziedzictwa Narodowego w Chrobrzu, w którym w wannie kąpał się Langiewicz, w wannie Wielopolskiego, bo Wielopolski miał tam właśnie, proszę państwa, swoją siedzibę. Na złość mu się w tej wannie wykąpał. Proszę państwa, jak Chrobrz został zajęty przez powstańców styczniowych, po upadku powstania styczniowego Wielopolski kazał wannę wymienić. Także jak państwo widzą, spór polsko-polski zawsze sięga pewnego rodzaju kuriozalnych historii. No a sam Pałac Chrobrzu, no cóż, mogę państwu powiedzieć, została szafa, polichromia, biurko po wielopolskim, jakieś elementy stropu, wszystko to no, po odejściu starosty Pińczowskiego zaczęło podupadać, no bo ponieważ tamtejsze władze zaczęły znowu zajmować się tym, co większość z nas zajmuje, czyli robieniem pieniędzy i życiem. Jeszcze Filip Bajon nakręcił tam jedno ze scen do swojego filmu, też w jakimś sensie gdzieś tam do powstania styczniowego sięgającego, chociaż trochę w innym kontekście, bo to Żeromski pisał do Przedwiośnia. Tam było kręcone, proszę państwa, przedmiośnie w jednej z sal w Pałacu Chrobrzu. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, choć jest to miejsce no niezwykle, że tak to określę, w pewnym sensie smutne, bo wiele ciekawych rzeczy można byłoby tam, proszę państwa, zrobić. No i proszę państwa, sam przebieg. Rok 1863, już mówiłem o wyprawie na Miechów, gdybyśmy poszli trochę dalej, w Górę Świętokrzyskiego, Małgoszcz, dwie bitwy pod Małgoszczą, dosyć tragiczne swoje skutka. Początkowo wielka euforia, oddziały tworzone nawet po kilku tysięcy powstańców, uzbrojony w kije, w kosy, stawiane na sztorc, takie obrazy możecie oglądać. Grodger, Lituania, Polonia. To są właśnie takie cykle, gdzie państwo mogą to, prawda, zobaczyć. Często to się, proszę państwa, przewija. Polscy kosynierzy na tle rosyjskich bitych czworoboków.
uzbrojony w karabiny. Aczkolwiek te karabiny rosyjskie miały 300 metrów zasięgu, polskie ponad 1200, bo takie, żeby ściągali szczucery belgijskie, ale nie zawsze te dostawy trafiały do powstańców. Często były, proszę Państwa, przejmowane. Był też okres, kiedy powstanie styczniowe miało własną marynarkę wojenną, proszę Państwa, tak? Wydzierżawiliśmy dwa statki, jeden nigdy nie dopłynął, drugi dopłynął do wybrzeży, ku wybrzeżom szedł Sierakowski, no i właśnie na wybrzeżach dzisiejszych Inflant, jakbyśmy to określili, raczej nie dzisiejszych, tylko Inflant nich dzisiejszych, które należały do Polski jeszcze przed rozbiorami. No ta wyprawa zakończyła się tragicznie, ponieważ część marynarzy potonęła, a część dobytku tego statku ze sztucerami zawróciła. To był właśnie ten Sierakowski, o którym tutaj wspomniał nam pan doktor Łukasik, którego prochy znaleziono na miejscu straceń w Wilnie. Dwa lata temu odnaleziono go, po czym go poznano? Po pierścionku, który miał na palcu, raczej po sygnecie, który miał na palcu z wygrawerowanymi literami, bodajże inicjałami swojej żony, która wówczas bodajże chyba w ciąży była, proszę Państwa, w Wilnie trzymana w tak zwanym areszcie domowym i o śmierci swojego męża dowiedziała się w sposób dosyć okrutny, bo usłyszała werble bijące bardzo głośno na górze zamkowej, a to oznaczało egzekucję. Sierakowski był oficer rosyjski, nie chciał, proszę Państwa, iść na jakąkolwiek współpracę i zapłacił za to życiem. Powieszono go w czasach, kiedy Litwą rządził Murawiow, zwany Wieszatielem, od tego, że wielu Polaków powiesił, czy wielu, statystycznie rzecz biorąc nie, ale legenda, prawda, przetrwała. Legenda przetrwała. Krwawo stłumił powstanie na Litwie. Langiewicz, kolejna taka postać polskiego bohatera, generała. Najciekawsza kwestia to jest jego adiutant, pustowójtówna. To była kobieta bardzo dzielna, córka rosyjskiego oficera, która walczyła o jego boku. Langiewicz wygrał kilka bitew. Postanowił pojechać do Krakowa, uregulować sprawy polityczne, czyli przyjąć dyktaturę, bo zawzięcie zwalczali się z Mirosławskim. Jak mijał rogatki, sprawdzono mu paszport. Wszystko, że tak powiem, w tym paszporcie odpowiadało prawdzie. Któryś z Polaków przy tych rogatkach krzyknął: konie dla pana dyktatora. No i Austriacy go aresztowali. Potem resztę życia spędził między innymi w Turcji. A pustowójtówna wyszła za mąż i zmarła na bezdech, proszę Państwa. Wówczas tego nie leczono, choć to jest rzadka przypadłość. No ale tak to było. Mirosławski też tego nie objął. Objął inny dowódca. Tym innym dowódcą był Romuald Traugut. Nad tą postacią możemy zatrzymać się na dłużej. Rosyjski oficer saperu, wybitny pułkownik, z tragiczną sytuacją rodzinną. Wie, że powstanie jest przegrane, ale dołącza się do tego powstania. Zresztą mówi, to powstanie przegrało, ale ja muszę walczyć po stronie Polaków. Człowiek zasad, człowiek niezwykle religijny, organizował powstańczą organizację, zorganizował cztery korpusy wojskowe na terenie Polski z powstańców. One były dobrze przygotowane do działań bojowych, z czego dwa w zasadzie nie weszły do akcji, bo jeden, który wszedł, został rozbity. Reszcie też się za bardzo nie powiodło z różnych przyczyn, ale jednemu się udało. To była grupa Józefa Hauke-Bosaka, korpus krakowski, korpus krakowsko-sandomierski, działający w rejonie Bodzentyna. Tam była ostatnia parada wojsk powstańczych w styczniu 64 roku, w rocznicę bitwy przez Bodzentyn przemaszerowała. To jest urocza wieś, no w obecnej chwili to już miasteczko, bo dostali prawa miejskie. Zachęcam Was, żebyście to miejsce odwiedzili 30 kilometrów w bok. Że tak powiem, macie muzeum też Henryka Sienkiewicza w jego dworku, a do Sienkiewicza też i powstania styczniowego nawiążemy już za moment. W każdym razie Romuald Traugut robił, co mógł dla organizacji powstańczej
I to, że powstanie przetrwało do wiosny 1964 roku, jest olbrzymią jego zasługą. W 1864 roku w kwietniu do jednego z domów położonych na obrzeżach Warszawy przyszli carscy oficerowie i zadali jedno podstawowe pytanie. Obywatel Czarnecki powiedział: tak, to ja jestem obywatelem Czarneckim. A może wy nazywacie się inaczej? Jesteście naszym byłym pułkownikiem, panie pułkowniku Romualdzie Traugut, dyktatorze powstania styczniowego. Został aresztowany, przebywał w celi, bardzo niewielkiej celi, ale nie był torturowany. Prowadzono z nim wielogodzinne rozmowy. Nikogo nie obciążył, choć złożył bardzo obszerne wyjaśnienia przyczyn i skutków, dla których wybuchło powstanie styczniowe. Nie miał wątpliwości co do swojej przyszłości. Jak państwo byliby w Warszawie, zachęcam do odwiedzenia Cytadeli, ale to trzeba mieć odpowiednio tego nastrój. Po wyjściu z tego budynku i oglądnięciu tych cel nie czujemy się dobrze, bo z jednej strony mamy cele Trauguta, a z drugiej strony mamy cele Lewitu. To też jest bardzo ciekawa postać. Gdybym państwu zapytał się, kto zacz, to by wam profesor Gruba odpowiedział oczywiście. Ja to widzę, ale że tak to określę, pewno nie wiecie. To był młody chłopak, student, albo może nawet licealista, który był torturowany przez Rosjan w latach 30. XIX wieku. Nie mógł znieść tych tortur, a nie chciał wydać swoich kolegów. No więc na sienniku, w pozycji klęczącej, rozpalił ogień i powoli, minuta po minucie, godzina po godzinie palił się i dopiero jak czuć było, prawda, swąd palonego ciała, weszli carscy strażnicy. No i proszę państwa, no, pożar ugasili, zwłoki zostały wiezione i pochowane. Odsyłam do ballady, która była jednego z bardów polskich Gintrowskiego, napisana. Zaczyna się od słów: drogi panie Lewitu. Potem idzie spisek, wykryto w gimnazjalnej klasie. Car gniewa się. No i kończy się słowami już niewyśpiewanymi, tylko powiedzonymi, że władze carskie wyciągnęły wnioski z tego, co się stało i więcej już ognia do celi skazańcom nie dali, że więcej takich wydarzeń nie było. No a potem rodzina tego Lewitu walczyła i ginęła również na frontach II wojny światowej. Gintrowskiego polecam z balladą, to była legenda może jeszcze nie moich czasów, choć blisko też. Było mi z końcem lat 80. Można było już na niektórych nagraniach Gintowskiego czy Jacka Kaczmarskiego posłuchać, o czym też za chwilę po Kaczmarskim skończymy. Ale zanim skończymy, proszę państwa, doszło do bitwy pod Opatowem w lutym 1864 roku. Bitwa zakończyła się klęską wojsk polskich. Dwóch generałów, jeden to Krukowski, kolejny to Topór Zebrzydowski pułkownikiem. Topór dowodził dobrze, ale został ranny. Potem schwytano go, jak uciekał w surducie i marynarce przez pole, tłumacząc się carskim kozakom, że gdzieś na chwilę wyszedł. No ale to w to nie uwierzono, więc zabito go na rynku w Opatowie, ma tam pomnik. Krukowski kazał szturmować w Miechowie kamienicę przy pomocy kawalerii, co świadczy o tym, że no, podobnie jak w Miechowie dowodził katastrofalnie. Rozbity został kompletnie drugi korpus. Hauke Bosów Kwietnia opuścił powstanie. Major Kalita Rembajło, jeden z nielicznych dowódców, który dożył polskiej niepodległości, bo żył aż do 1919 roku, również musiał opuścić tamte miejsce. Świetny dowództwa Mazaryki również, jak i również Junosza, ostatni zagończyk Polski, który jeszcze w maju 1964 roku pod Żeleźnicą rozbił oddziały rosyjskie. Wybitny dowódca napisał niewielkie pamiętniki. Było jedno znowienie tylko w 1963 roku w księgarni wojskowej. Dzisiaj gdyby chcieliście to nabić na Allegro, to tak powiem wam, prosto jest 200 zł za 50 stron, ale nikt nie kwapi się do znowienia. Aczkolwiek
wydawnictwo Mireki, jak i inne, wznawiają pamiętniki powstańców styczniowych. Między innymi polecałbym chociażby pamiętnik Drążkiewicza, który był adiutantem Czachowskiego. Wspaniała postać. Mianowicie mówiono o nim dziadek, miał 53 lata. No, w dzisiejszym okresie to dziadkiem pewno nie byłbym, ale ten czas tak uważano, że 53-letni to był dziadek, ale bardzo twardy, ostry, wieszał swoich podkomendnych, wieszał Rosjan. A, proszę Państwa, był bezwzględny, trzymał surową dyscyplinę, nie poddawał się nikomu. W listopadzie niedaleko dworu swojej córki zginął w akcji wojsk rosyjskich. Proszę Państwa, jeszcze Wróblewski, niech nam się to na chwilę pojawi. On potem uczestniczył w Komunie Paruskiej roku 1870. Wcześniej był ostatnim de facto powstańcem na Litwie pod Korybutową. Został ciężko ranny, wyniesiony przez chłopów, leczony we dworze i następnie w ubraniu kobiecym przekraczał granicę z Prusami. Wówczas do Karocy podszedł carski oficer i powiedział do damy, czyli do Wróblewskiego, następujące słowa. Panie pułkowniku, krew panu spod czepka z rany uchodzi. Niech pan to ukryje. I odszedł. Nie wiemy, co to był za człowiek, ale uratował mu życie. Pozwolono mu przekroczyć granicę, także jak państwo widzą, nie zawsze jednoznaczne było zachowanie Rosjan do Polaków, ale Polaków do Polaków również. Większa część urzędników Królestwa Polskiego pozostała wiernych carowi. 1200 polskich żołnierzy, oficerów walczyło w armii carskiej. Jak schwytali powstańców, wieszali ich na drzewach i vice versa. Nienawidzili się wzajemnie okrutnie. Polscy chłopi, jak widzieli jakiś oddział powstańczy z reguły, i to był niewielki, wyrzynali, mordowali. W wielu miejscach groziło niemalże rabacją. Polskie dwory były chronione przez oddziały powstańcze i również, co ciekawe, przez oddziały rosyjskie, z którymi polskie dwory często również kolaborowały. To nie jest wszystko takie jednoznaczne. No i proszę Państwa, w końcu dwie ostatnie rzeczy i pewne reminiscencje powoli, do których będę dochodził. Jedno z nich to jest Cytadela, 5 sierpnia 1864 rok. Romuald Traugut zostaje powieszony na stokach Cytadeli, wyprowadzony w białym stroju. Najpierw jechały tam dorożki. Pierwszy szedł Romuald Traugut w białym stroju, proszę Państwa. Rzucił okulary, złożył ręce do modlitwy. Podobnie jak ksiądz Brzuska potem parę miesięcy w Sokołowie Podlaskim, patrząc się gdzieś nieodgadniony w dal, no i został powieszony razem z czterema swoimi towarzyszami. Powieszony miał być, ale darowano mu część karni, jak i Dybowski rządu. I potem ten Dybowski zbada Bajkał, zbada jego głębokość, odkryje faunę i florę. Polscy zesłańcy zrobią bardzo wiele dla Syberii i dla odkrycia tego regionu. Polscy zesłańcy, ale zanim jeszcze o tym, jeszcze jedna postać, Waszkowski, ostatni dowódca warszawskiego powstania, Szafarczykiem, dowódcą sztyletników, czyli taki terrorystów z powstania styczniowego, właśnie ten Waszkowski schwytany jest w grudniu 64 roku, a w lutym 65 powieszony. Odsyłam Was do takiej książki, napisał to Jabłoński, który był bodajże przewodniczącym takiego organu Rady Państwa za czasów Jaruzelskiego. On pisał te książki historyczne i on dotarł do materiałów przesłuchania Waszkowskiego. To było coś niesamowitego. To była taka rozmowa luźna między oficerami rosyjskimi, którzy doskonale traktowali Waszkowskiego przy obiadach, przy dobrym alkoholu. Oni sobie rozmawiali. Waszkowski wiedział, że i tak go powieszą. Oni też to wiedzieli, a mimo to trwał dialog, zapis tych rozmów Waszkowskiego jest niezwykle ciekawy, ale koniec jest niestety tej opowieści tragiczny. No i proszę Państwa, moglibyśmy już przechodzić do końca i powstanie styczniowe kończyć, ale powstanie styczniowe nie kończy się w Polsce. Powstanie styczniowe kończy się na Zabajkalu. W roku 1866 skazani na katorgę powstańcy styczniowi podnoszą bunt na Zabajkalu i rozpoczyna się powstanie zabajkalskie.
niewielkie sukcesy, rozbrojenie kilku oddziałów rosyjskich, głównie tych szczegących tory budowy nowej wielkiej kolei biegnącej przez Syberię, a potem klęska w pierwszej bitwie powstania zabajkalskiego zadana przez polskiego generała w szeregach rosyjskich. To swoją drogą kolejna taka ciekawostka. No i proszę Państwa, ten 66 rok to jest ucieczka tych chłopców, tych ludzi do lasu, próba przedarcia się do Mongolii, nikt się nie przedziera. Część trafia z powrotem na katorgę. 5 z tych bohaterów jest powieszonych. Pomnik, co ciekawe, do dzisiaj jest, stoi. Nikt go nie naruszył w tej głuszy bajkalskiej, że tak to określę. Pielęgnowany przez Polonię z Irkucka, gdzie co druga osoba ma pochodzenie polskie. Co ciekawe, co nie znaczy, że po polsku w jakiś sposób myśli, bo my czasami postrzegamy pewne rzeczy stereotypowo, prawda? Ale gdyśmy przyszli, zapytali się Polonii litewskiej, co sądzą o władzach, to byśmy nic dobrego nie usłyszeli. Mało tego, Polonia litewska uważa nasze władze niejednoznacznie za pewnego rodzaju zdrajców idei. Jedne, drugie, trzecie. No bo to jest inny punkt widzenia. Co innego jest geopolityka i co innego polityka, a co innego resentyment. Wielkie mocarstwa nie mają przyjaciół. One mają tylko interesy. O czym musimy wiedzieć. No i upamiętnienie. Upamiętnienie, proszę Państwa, weteranów powstania styczniowego to przede wszystkim rok 1918. Tego roku, proszę Państwa, dożywa około 3,5 tysiąca powstańców. Wszyscy dostają stopnie oficerskie, wszyscy dostają odpowiednie apanaże, wszyscy trafiają, jeśli nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, do przytułków. Tu w Krakowie istnieje przytułek do roku 1935, kiedy umiera ostatni powstaniec. W Krakowie, w tym przytułku oczywiście, bo w Krakowie jeszcze żyje dwóch powstańców, w 1939 roku biorą udział w manifestacji. W 1935 na 6 rok biorą udział w sypaniu kopca Piłsudskiego. Nie bez powodu, bo Piłsudski na powstaniu styczniowym, co tu było dobrze powiedziane w tej ankiecie ulicznej, w tej sądzie przeprowadzonej, wyrósł na tradycji powstania styczniowego. O powstaniu styczniowym pisał. O, trudno się dziwić. Urodził się przecież w roku 1867, gdzie to powstanie było ciągle żywe. Zresztą upamiętnienie to również Eliza Orzeszkowa, która była emisariuszką Romualda Trauguta. To też Sienkiewicz, który się obraził i zdenerwował, bo go do powstania styczniowego nie przyjęli, bo był herlawego wzrostu i zdrowia, więc go odesłano. Stąd potem pojawił się Wołodyjowski najprawdopodobniej. No i w końcu, proszę Państwa, Bolesław Prus, który w powstaniu styczniowym brał udział. W jakim wieku, nie wiemy. Najprawdopodobniej sfałszowano metrykę, że dać mu, że ma 16 lat. Dzięki temu nie poszedł na katorgę. Los tragiczny tego człowieka. Potem w Królestwie Polskim był negowany przez środowiska patriotyczne, szczególnie damy noszące czarne suknie, czarną biżuterię, proszę Państwa, jako znak żałoby. Z tego względu, bo u gubernatora rosyjskiego zawsze, no możemy powiedzieć to słowo, żebrało pieniądze na książeczki dla polskich dzieci. Ale czy on nie zrobił więcej czasami dla sprawy narodowej niż ci inni? No chyba tak, bo tych książeczek dzieciom w języku polskim pisanym rozdał tysiące. Dzięki temu krzewił polskość, a krzewił polskość w myśl nowej wizji, która narodziła się po powstaniu styczniowym, pozytywizmu, pracy u podstaw. Następnie wizja uświadomienia mas chłopskich, czyli wyciągnięcie wniosków, tworzenie się nowoczesnego narodu, ziemia obiecana, fabryki. To wszystko, proszę Państwa, nastąpiło po powstaniu styczniowym. Nastąpił pewnego rodzaju rozwój, pożegnanie z przeszłością, dosyć tragiczne, ale jednak. I jeszcze jedna rzecz, z którą niektórzy nie mogą się pogodzić do dnia dzisiejszego, ale chyba naturalna. Mianowicie Białoruś, Ukraina, Łotwa wybrały własną drogę. To było ostatnie powstanie, w którym Litwini po naszej stronie jeszcze uczestniczyli. Potem nastąpił rozbrat i budowanie państwa narodowego. No i proszę Państwa, weterani, ciekawostki, dwóch mamy takich, którzy dożyło czasów nas współczesnych. 1945 rok, niejaki Sus, powstaniec
styczniowy, który umiera w 1945 roku, Felix Barczak. Powstanie styczniowe, który w czasie okupacji nakreślił dokładne plany niemieckiego lotniska wojskowego, członek Armii Krajowej, zmarł w marcu 1946 roku. Uważa się, że to jest ostatni weteran powstania styczniowego. W latach 60. zmarł ostatnia osoba pamiętająca powstanie styczniowe, biorąca udział w nim w sensie cywilnym. Miał wówczas kilka lat, ten chłopczyk, i u swojego ojca, który naprawiał karabiny w warsztacie, gdzieś się plątał po tym warsztacie, można by tak określić. No i powstanie styczniowe też, proszę Państwa, wiąże się z pewnymi dramatycznymi rozliczeniami, że tak to określę. Do tych dramatycznych rozliczeń nawiązuje w jednym ze swoich wierszy, Adam Asnych, wierszu do młodych, czyli w pewnym sensie do Was. Nie czytam całego wiersza, nie czas tutaj miejsce, ale pisze między innymi: i nowy udział bierzcie w wieku w dziele, przyszłości podnoście gmach, ale nie depćcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze znieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Ze światem, który w ciemność już zachodzi, wraz z całą tęczą idealnych snów, prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi i wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, w ciemnościach pogasną znów. Pewnego rodzaju rekwiem, można powiedzieć, dla powstania styczniowego, jak również dla nas wszystkich. Pokolenia przemijają, mają nowe spojrzenia, ale powinny też czasami dokonać wycieczki w przeszłość, bo tam też pewnego rodzaju wiedza i sposób myślenia się mieści. Tak jak powiedziałem, zakończę tak, jak rozpocząłem, czyli pikietą powstańczą. W 1980 roku znany bard Jacek Kaczmarski, jeden z trzech ostatnich bardów polskich, Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Tego już nie będzie, to się już nie powtórzy. Proszę Państwa, takie osoby się nie powtórzą, bo oni już nie żyją. Że tak to określę, niestety. Kaczmarski zaoferowany obrazem pikieta, który wam tutaj przedstawiłem, napisał fenomenalną piosenkę. To byłoby za dużo powiedziane. Piosenkę napisał Gintrowski, on napisał wiersz. Mianowicie: dziadem wędrownym jestem, losu swego panem. Zmienili mi tę przestrzeń w trakty wydeptane. Dzień w dzień chodzę wielkim tropem obcych armii. Inna strona świata łuny karmi. Wiem tyle, że było ich zbyt wielu, by powiedzieć dużo. W głos śmiali się, gdy groziłem kijem, że mi świat zakurzą. Dziadem wędrowny jestem, nie znam się na wojsku, lecz tak niewielu przecież mówi dziś po polsku. Patrz tam, kraj pod twoim kładzie się spojrzeniem. Patrz tam, nie bój się za własnym spojrzeć cieniem. Grom stamtąd gna nad równinem wichry i burzowe chmury. Śmierć z sobą ma, śmiertelniejszą aniżeli śmierć z natury. Dziadem wędrownym jestem, nic wam nie doradzę. Taki jak wy tłum jeszcze w ziemię odprowadzę. Tak jest już stratowana, że ciał nie osłania. Przemińcie, ja zostanę emisariuszem trwania, proszę Państwa. Bardzo dobrze uchwycił sens powstania, jego tragedię. Można by powiedzieć, do tego pozostałaby tylko krótka nowelka Żeromskiego. Rozdziobią nas kruki i wrony. I tym ostatnim akcentem chciałem Państwu podziękować za uwagę w moim wykładzie. Podziękować również tym, którzy zorganizowali. Drogi Krzysztofie, panie profesorze, dziękuję bardzo. Dziękuję za obecność innych. Pani profesor Probuckiej, pani profesor Ślusarz. Również widzę tu wielu licznych moich kolegów. Panią dyrektor Sabinę Senetry-Pułgrabi, która też brała udział w organizacji. No i oczywiście Stefanie, tobie też. My już od wielu lat współpracujemy na kanwie naukowej. Dziękuję Państwu serdecznie. Proszę Państwa, tradycyjnie czas na pytania ze strony publiczności. Tutaj widzę, że już żarliwa dyskusja tutaj w kącie się pojawia. Czy są pytania? Jest pytanie, już przekazuję.
Anna Ślusarz, bardzo dziękuję panie profesorze za bardzo szeroką panoramę problemu. I takie miałabym pytanie, czy pan profesor nie widziałby potrzeby, żeby mówić o powstaniu styczniowym w sposób może jeszcze trochę bardziej regionalny? Bo tutaj była perspektywa bardzo szeroka, mówiliśmy o ochotnikach z Małopolski, nawet o przyjaciołach z Włoch. Natomiast ani razu nie padło określenie Księstwo Kongresowe, chyba wtedy tak się nazywało to państwo, czy Królestwo Polskie. Ale również mówiono o tym Kongresówka. No właśnie. I ta nazwa nie padła. Więc tak sobie myślę, czy nie warto by było wiązać jednak powstanie styczniowe z Kongresówką. A to dlatego, że jednak wolne miasto Kraków było w innej sytuacji. Zachodnie ziemie i zabór niemiecki, no miało to zwycięskie powstanie. Potem, więc zupełnie inne potem konsekwencje w mentalności. Chodzi mi o to, że historia się powtarza. Więc po powstaniu styczniowym było odzyskanie niepodległości, oczywiście inspirowane tym, co wypracowali powstańcy styczniowi Piłsudski, pan profesor o tym mówił, ale była też II wojna światowa, która na przykład w czasie której były dwa obozy, to znaczy w Krakowie obóz pracy pod Krakowem, Płaszów, natomiast w Lublinie Majdanek. Więc znowu te prześladowania były bardzo dramatyczne na tych wschodnich ziemiach. Po wojnie manifest lipcowy ogłoszono w Lublinie, czyli też te tereny Kongresówki. Więc może warto by zwrócić uwagę na te regionalne różnice w naszej historii, bo moim zdaniem one pokazują zróżnicowany stosunek również w nowożytnej historii do sposobu myślenia o niepodległości, o wolności, czy o tej polityce międzynarodowej, która jest w temacie wykładu. Moim zdaniem regiony różnią się do dzisiaj w myśleniu na przykład o polityce międzynarodowej, ale również o naszej historii. Po prostu dlatego, że mamy nieco inne doświadczenia, bo były inne przez dziesiątki, właściwie setki lat uwarunkowania społeczne, polityczne, nawet powstawa chłopów, proszę zwrócić uwagę, inna przecież pod wodzą Jakuba Szeli w Małopolsce, dali się sprowokować. Natomiast nie słyszałam, żeby podobne zjawiska miały miejsce w Kongresówce, gdzie car uległ rządowi powstańczemu, no bo na bardzo korzystnych warunkach chłopie zostali uwłaszczeni. Stąd pewnie manifest lipcowy był w Lublinie, a nie gdzie indziej. Potem kontynuacja tej polityki. Tak więc, czy nie warto by było regionalizować spojrzenia na powstanie styczniowe, bo to moim zdaniem rzucałoby światło na dalszą historię i współczesne myślenie w różnych regionach o na przykład polityce międzynarodowej i społecznej, i polskiej. Dziękuję. Jeśli można, jakbym uzupełniając. Tak, żeby profesor Kwaciński mógł się wypowiedzieć kompleksowo. Ale rzeczywiście. Pani profesor ma w dużej mierze rację. Patrzymy na przykład na tak zwaną geografię wyborczą. Do dzisiaj są ewidentne różnice między dawnymi zaborami. To nie były regiony. Regiony historyczne jednak, na przykład Małopolska była przedzielona. No, część była w Kongresówce, dzisiejsze województwo świętokrzyskie, a część, jeśli chodzi o krakowskie, w Galicji. Kraków już nie był wolnym miastem. W 1864 to była jeszcze przed autonomią, a nawet powiedziałbym w takiej mocnej, zresztą profesor wspominał o tych aresztowaniach, mocnej nawet germanizacji, próbie germanizacji nieudanej, bo Austriacy się polonizowali akurat. Jeśli mówimy już na przykład o Galicji, to warto także nie tylko odwiedzić te ziemie, które są w tej chwili w granicach Rzeczpospolitej, ale te, które zostały oderwane od Rzeczpospolitej, na przykład w mieście Lwowie jest cmentarz Wyciachowski, tam jest cała kwatera powstańców styczniowych. Lwów bardzo dużą rolę odgrywał w pomocy powstaniu styczniowego, nawet nie wiem, czy nie większą niż Kraków. Ta rywalizacja była na pewno duża.
Jeśli chodzi o regiony, to oczywiście poznańskie nie mogło uczestniczyć bezpośrednio, ale to była bardzo ważna baza przerzutowa i logistyczna, no bo jak tutaj profesor powiedział, do morza raczej było trudno się dostać, a ta próba była bardziej groteskowa niż, i tragicznie groteskowa niż, tak, niż realna. Poznańskie odegrało ogromną rolę, przypomnę generała Chłopowskiego na przykład, i przede wszystkim wyciągnęło wnioski bardzo konkretne w tak zwanej najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, właśnie w skutecznej pracy organicznej, pracy od podstaw i kształtowaniu świadomości narodowej właśnie w warstwie chłopskiej. Poznańskie było tą bazą ruchu narodowego także w następnym okresie i to nie było przypadkowe. Natomiast jeśli chodzi o kongresówkę, no to mamy z jednej strony, to jest właśnie bardziej skomplikowane, bo to nie tylko jest kongresówka, ale tak naprawdę powstanie styczniowe to jest ostatni akord dawnej Rzeczpospolitej. To była próba, bo trzeba państwo mieć świadomość, że wszystkie działania powstańcze miały tak jeden dogmat, przywrócenie granic 1772 roku. Tak. To oczywiście było jeszcze może w 1812 jakoś możliwe, ale już w 1863, co o czym profesor wspomniał, było absurdalnie anachroniczne. To było po prostu niemożliwe, nierealne, nawet niezależnie od tej dysproporcji sił militarnych. Na Ukrainie powstanie nie zostało tak naprawdę, szybko zostało ugaszone. Mówimy o Ukrainie poza Zbruczem, za Zbruczem oczywiście w tym momencie. Na Litwie się toczyło i to była tragiczna historia, bo powstanie na Litwie właśnie zakończyło Unię Polsko-Litewską tak naprawdę. Potem mamy, tak jak pan profesor wspomniał, mamy tworzenie się ruchów narodowych na Litwie, na Łotwie, Białorusi, na Ukrainie. Powstanie, tak jak stąd się zacznie problem polsko-ukraiński w Galicji Wschodniej. Polacy nie będą, jakby nie mieli świadomości. Chyba, tak jak słusznie pan profesor powiedział, do dzisiaj nie wszyscy mają świadomość, kiedy to się zaczęło i jakby nie chcą do końca zaakceptować, że to są już dwa odrębne nurty narodowe, potem zakończone także w sposób tragiczny ta rywalizacja. Często na zasadzie bardzo też tragicznych i dziwnych wyborów personalnych. Przypomnę braci Szeptyckich chociażby. Prawda? Powstanie styczniowe ma niesłychane znaczenie właśnie z tego punktu widzenia, o którym pani profesor mówiła. Czy nie tyle może w kategoriach regionalnych, bo oczywiście badania historyczne. Powstanie styczniowe miało dużo szczęścia w historiografii, ponieważ uznano w PRL-u, że to jest powstanie postępowe. Dokładnie. W związku z tym, że jest postępowe, było zielone światło. Tu wspomniany profesor Henryk Jabłoński, bardzo sprawny historyk, no ale właśnie on dawał zielone światło. I oczywiście był mit trochę powstania styczniowego, jako tego postępowego, który jakby prefigurował właśnie powstanie PRL-u. Braterstwa broni. Tak, oczywiście to czysty fałsz historyczny, bo jeżeli pomyślimy właśnie o tym 1772, to już jest pierwsze, że tak powiem, takie no, po prostu sprzeczne sama w sobie. Ale rzeczywiście te badania były bardzo mocno popierane, zwłaszcza w środowisku warszawskim. Było to możliwe także dzięki wybitnym historykom. No to w pierwszym rzędzie absolutnie do wymienienia pan profesor Stefan Pieniewicz. Oczywiście. To jest w ogóle no, kategoria mistrzów historiografii. Biblia powstania styczniowego. Tak. I znany zresztą na całym środowisku tak. historycznym całego świata wręcz. To rzeczywiście jedyny problem, jaki pozostał, to jest stosunek do ziem zabranych, tak zwanych ziem zabranych, jak to było w nomenklaturze, gdyż oczywiście w historiografii PRL-owskiej o tym pisać za dużo nie można było, a w tej nowej, no dalej jakoś tak się nie pisze za dużo. I mamy trochę skrzywiony obraz powstania styczniowego. Obraz tragiczny też, bo jednak zawsze jak czytam jakąkolwiek pracę na temat powstania styczniowego, to sobie przypominam z pana Tadeusza, ja z synowcem na czele i jak to będzie. O. Ci, którzy uczestniczyli albo mieli jakiś kontakt z powstaniem styczniowym, potem dlatego od tego odeszli, od tego liberum conspiro, zwłaszcza w środowisku konserwatystów krakowskich, ale wspomniany przez pana profesora, profesor Michał Bobrzyński, nie tylko, że syn poszedł do boju, tak, ale on się także przyczynił jako namiestnik urzędujący we Lwowie, i oczywiście ze względu na swoje krakowskie koneksje pozwolił Piłsudskiemu
chronić go przed władzami austriackimi, notabene też wywiad austriacki też pozwalał na to, ale legiony nie powstałyby bez Bobrzyńskiego, mówiąc inaczej. Notabene potem zresztą sanacja go bardzo ceniła. Tyle, przepraszam za przydługie, oddaję panu profesorowi. Ja też chciałem się odnieść zarówno do dwóch tych głosów, jakby wspólnie. Dziękuję profesorowi Stefanowi Bielańskiemu za... Dziękuję za ten bardzo dobry, cenny głos w dyskusji. Rzeczywiście Bobrzyński i ta droga okazała się również drogą udaną. No przecież Wawel odzyskaliśmy w 1903 roku w dosyć sprytny sposób, bo ofiarowaliśmy najjaśniejszemu panu popularnemu w Galicji, tak. Tak zwana dyferencja między ośrodkiem lwowskim a krakowskim. To też władze austriackie rozgrywały, tak. W był na miejscu pierwszym, mało kto wie, Kraków na drugim, mimo że był miastem królów, ale to był niezwykle ważny polski ośrodek, tak. Wkoło był żywioł ukraiński, ale Lwów był polski. Bardzo cenna uwaga na temat tego, że Ukraina już wówczas po stanie styczniowym prawie nie wzięła udziału. Gdybyśmy wzięli książkę z rozprawy Iluzielińskiego, mamy 2-3 strony. Jeśli chodzi o jakieś bitwy pod Tyczki, one się dosyć szybko kończą. Pod Kijowem mamy jedno starcie polskich studentów, którzy tam studiowali wówczas. Bardziej doniosła jest wyprawa Zygmunta Miłkowskiego, pseudonim Teodor Jerzy, później Liga Narodowa na Mołdawię, prawda? Też nieudana, ale warto powiedzieć, że wyciągnął wnioski i poszedł właśnie w kierunku tworzenia nowoczesnej organizacji, czyli partii politycznych. Autonomia galicyjska rzeczywiście zlikwidowana w 1846 roku po tych wydarzeniach powstania krakowskiego. Znaczy nie autonomia, tylko wolne miasto Kraków. 1500 km kwadratowych ledwie powierzchni, a ile ciekawych rzeczy. No ale to 20 lat czekaliśmy, potem była autonomia galicyjska, która nam dobrze wyszła, szczerze mówiąc, w wielu przynajmniej aspektach. Co do regionalizmu, tutaj już profesor Bielański odpowiedział bardzo dobrze, bo powiedział nam na temat badań. Są badania regionalne, Kieniewicz. Nie tylko Biblia, ale też badania powstania w Warszawie styczniowego. Zresztą, gdybyśmy popatrzyli łódzkie powstanie styczniowym, lubelskie powstanie styczniowe, mamy historyków, oni też teraz piszą, ale mają na podstawie czego? Tak właśnie, w PRL-u to właśnie w ten sposób było traktowane, ale miało to szczęście. Teraz to przygasło, ostatnio trochę zaczęto się tym trochę zajmować, również i mogiłami, bo tak było trochę ciszy o tym powstaniu styczniowym. Niewątpliwie Walery Przyborowski. Bardzo popularne powieści pisał, ale napisał też 2 lata przed powstaniem styczniowym, 5 ksiąg, ostatnie chwile powstania styczniowego. I również Walery Przyborowski napisał wspomnienia Ułana, które nie są wspomnieniami Ułana, mimo że on brał udział w powstaniu styczniowym, ale są o powstaniu styczniowym i powstaniu styczniowym. To jest jeden z historyków, który pierwszy pracował nad dokumentami, źródłami. No i oczywiście niezliczone ilości pamiętników powstańczych, które zostały. Co do podziałów regionalnych, tu przychylam się na podziały zaborcze. Również jakbyśmy szli w kierunku, prawda, głosowania, jakie się odbywa, czy preferencji politycznych, to Kielce różnią się od Miechowa, prawda, że tak to określę i to w sposób znaczący. Dlatego Piłsudskiemu okienice w Kielcach trzaskały. Był obcy. W ten czas był obcy. Trzeba było to wszystko scalić, scalono, ale też nie do końca, bo gdzieś te reminiscencje się, proszę państwa, pojawiają. Natomiast oprócz tego wymiaru pozytywistycznego w ramach stosunku międzynarodowych, który razem się z profesorem Stefanem Bielańskim zajmujemy od lat, no to niewątpliwie tutaj trzeba powiedzieć tak. Rozbrat Polski z Litwą, koniec marzeń o Trójpaństwie, że tak to określę, Białoruś podlegająca rusyfikacji po polonizacji, upadek polskiego dworu. Eliza Orzeszkowa nie pomogła w tym przypadku, nawet że pisała piękne rzeczy, ładnie się to czyta, ale to nie tak, że tak to określę. No i mit, na którym Piłsudski
budował, tak jak my budujemy na Powstaniu Warszawskim, on budował na tym. No i dyskusja, czy miało sens, czy nie. Jedno tylko jeszcze zdanie tutaj, jeśli chodzi, Stefanie, poszli nasi w bój bez broni, tak. Tak, tak. Waldemar Jandziak, nieżyjący już profesor, mój serdeczny przyjaciel z Kolegią Civitas oraz z Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadził zakład globalizacji, był na przyjęciu z chińskim ambasadorem, który czytał akurat historię Polski. I ten chiński ambasador powiedział: wytłumacz mi, Waldek, poszli nasi w bój bez broni. To znaczy, co oni bez broni poszli na tą armię? A Waldemar wówczas odpowiedział, mówi: wiesz co, to jest bardziej skomplikowane, zajmijmy się w dalszym ciągu posiłkiem i no tak to chyba wybrnął z tej sytuacji, bo wytłumaczyć się tego nie da, tak, nie da się wytłumaczyć. Dziękujemy bardzo. Nagródźmy może naszego prelegenta jeszcze raz brawami i jako, że... Dziękuję. Że czas nas goni. Pozostałe pytania, jak rozumiem, w kuluarach się pojawią. Natomiast ale oczywiście zawsze jestem gotowy odpowiedzieć na pytania, zarówno w kuluarach, jak i również w czasie późniejszym. Mam maila, mogą Państwo się na tego maila zwracać. Pojawili się promotorzy i pojawili się absolwenci, czyli tutaj delikatnie przechodzimy do drugiego punktu naszego spotkania, czyli wręczenie nagród dla najlepszych prac licencjackich i magisterskich, i oddaję mikrofon panu dyrektorowi. Bardzo miło, witam tych przybyłych nowych naszych gości, ponieważ w tej chwili mamy czas na małą uroczystość, a może całkiem sporą uroczystość, mianowicie od kilkunastu lat w Instytucie Nauk o Polityce dawniej, a teraz ten spadek chcemy przejąć, odbywają się konkursy na najlepsze prace dyplomowe, prace licencjackie i magisterskie. Jeżeli Państwo studenci chcieliby zobaczyć, co ich czeka w przyszłości, jakie laury mogą uzyskać, to mogą zostać. To jest krótka, miła uroczystość. Będziemy wręczać nagrody, które zostały przyznane w dwóch kategoriach: prace licencjackie i prace magisterskie. Szczegółów jeszcze nie znam, bo to jest tajemnica komitetu, który te nagrody przyznawał. I protokół tego komitetu przeczyta pani dyrektor Sabina Sanetra-Fugrabi. Bardzo proszę. A panią Dorotę Probucką, panią profesor, proszę również tutaj do nas. Będziemy razem wręczać dyplomy i promesy nagród. Możemy zrobić krótką przerwę, bo może nie wszyscy chcą być przy tym. Jeżeli państwo mają jakieś zajęcia dalej, to proszę. A nagrodzonych będziemy zapraszać tutaj do prezydium. Pani doktor, bardzo proszę. Jeszcze chwilę, myślę, że zaczekamy. Tak, myślę, że już możemy pomału zaczynać, tak? Tak, nie znam Państwa wszystkich dokładnie, ale myślę, widzę promotorów, że są wszyscy obecni, większość chyba osób także, więc bardzo mi jest miło ogłosić, że komisja konkursowa w składzie, w którym wszedł między innymi pan profesor Adam Sawicki jako przewodniczący, pani doktor Ewa Czerwińska-Jakimiuk, która jest dzisiaj tutaj z nami, pani doktor Barbara Węglarz oraz moja skromna osoba jako sekretarza, postanowiła nagrodzić prace dyplomowe. I właśnie tutaj, jak pan profesor wspomniał, przede wszystkim prace licencjackie reprezentujące wszystkie kierunki w naszym instytucie, czyli i politologia, stosunki międzynarodowe. Jeszcze niestety z dziennikarstwa nie mamy prac, także była etyka obecna.
I pierwsza nagroda, pierwsze miejsce pani Julia Trzcionka, odrębność Katalonii w polityce historycznej regionu, promotor pan dr Przemysław Łukasik. Zapraszamy serdecznie. Tak. Serdecznie gratulujemy. Również brawa dla promotora. Jest z nami obecny pan doktor, sekretarz. Drugie mi... Dokładnie. No jeszcze będzie pan doktor, potem myślę, że jeszcze podejdzie do nas, teraz również go zapraszamy, bo jeszcze będzie drugą nagrodę też tutaj nagrodzony. Pani Julia Badura, bezpieczeństwo międzynarodowe, a feminizacja zamachów terrorystycznych w XX i XXI wieku. Pani doktor Edyta Chrobaczyńska-Plucińska jako promotor. Jest pani doktor z nami, pani Julii chyba nie ma, tak? Niestety. Jest? No zapraszamy. I trzecie miejsce pani Olga Leśniak jest z nami. Pani Olga w ogóle kontynuuje studia. Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy polskich tygodników opinii i młodzieży. Lata 2019 do 2021. Promotor również pan dr Przemysław Łukasik. Tak, potem jeszcze zaprosimy państwa do wspólnego zdjęcia. Będzie można sobie również zrobić zdjęcie z promotorami. I jeżeli chodzi o prace magisterskie, to tutaj również mamy przyznane wszystkie trzy nagrody. Pierwsze miejsce pani Kinga Kwolek. Tak, zapraszamy. Polityka Francji wobec jej terytoriów zamorskich. Promotor profesor Grzegorz Foryś. Gratulujemy. Pani Karolina Jasnosz, drugie miejsce. Twitter jako narzędzie komunikacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Promotor profesor Radosław Marzęcki. Gratulujemy. Tak. I trzecie miejsce, już tutaj pan Konrad do nas podchodzi. Pan Konrad Grzeszczuk, międzypokoleniowe zróżnicowanie. Tak, brawa. Gratuluję serdecznie. Międzypokoleniowe zróżnicowanie opinii obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej na temat Unii Europejskiej, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Federacji Rosyjskiej. Promotor również pan profesor Radosław Marzęcki. Serdecznie gratulujemy wszystkim, w ogóle osobom, które są z nami dzisiaj nieobecne, ale które zostały zgłoszone do konkursu, które brały udział w tym konkursie. Tutaj myślę, bo widzę także wielu studentów, proszę swoim także wysiłkiem starać się, aby w takim konkursie wziąć udział, pilnować także siebie, swoich promotorów, żeby zgłoszenie wysłali, bo tutaj pan przewodniczący, pan także podkreślił, pan dyrektor, że podstawą jest jednak poza tym skromnym upominkiem nagroda finansowa, tak więc jest i warto się starać, warto pracować. Mamy nadzieję, że będzie coraz więcej zgłoszeń z roku na rok. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję przede wszystkim państwu i przede wszystkim promotorom. Teraz myślę, że możemy wszyscy sobie zrobić jakieś wspólne zdjęcie. Zapraszam. Thank you.
Tam objął nas, tak? Panie Pawle, wszystkich nas pan. Zgadza się. Super pan. Dyrektor, co to? 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 Co